Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Fallout. Jestem Julius Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie dalej kontynuować naszą rozgrywkę. W poprzednim odcinku robiliśmy zadanie dla niejakiego pana Kafara. A oprócz tego jeszcze wcześniej robiliśmy zadania dla gildii złodziei. I teraz teraz nie pamiętam teraz. Znaczy co, bo teoretycznie mógłbym jeszcze pójść na policję i nakablować na Kafara i tutaj całą jego działalność zamknąć. Co oczywiście zrobię, ale chciałbym jeszcze pójść do jednego miejsca, może tu było zadanie. Szczerze nie pamiętam. Lorenzo, no dobra. Niech mnie kole biją, jeśli to nie potencjalny klient. Jestem Lorenzo Szczodrobliwy, do twoich usług. Rozdaję pożyczki dzienne oprocentowanie w wysokości zaledwie 10%. Maksymalnie 10 dni na spłatę. Nigdzie w hubie nie znajdziesz na hojniejszej instytucji pożyczkowej. Jeśli chodzi o ścisłość, to mam nadzieję, że mógłbyś się ze mną podzielić pewnymi informacjami. Cóż, myślę, że tak, o czym chcesz wiedzieć? Jak dziś się układa z miejscową policją? Wspaniali goście, wprawdzie od czasu do czasu są między nami nieporozumienia, ale uważam, że stanowią powód do dumy dla swojego gatunku. Lorenzo zaczyna mówić półgłosem. Jakikolwiek on jest. Porozumienie jakie na przykład? Potrafisz uwierzyć, że ktoś mnie oskarżył o wymuszenia? Na szczęście mój dobry przyjaciel Kafar go sprostował. Wyspij o Kafarze. To wspaniały gość, dobre źródło pracy, pozwalającej na spłacenie moich pożyczek. Powiedz mu, że cię przysyłam, to może dostaniesz premię. Lepszy mądry Polak po szkodzie, tak dobrze, że wcześniej tego nie widziałem. Premię, co masz na myśli? Cóż, może nie premię, ale to wspaniały facet, wiesz mi co do tego. Powiedz mi o sobie. Jestem tylko szacownym biznesmenem. To wszystko. My, Giovanni, zawsze byliśmy szacownymi biznesmenami. Od czasów sprzed Holokaustu. Dopiero tradycja. Jak rozumiesz szacowność? Jak ktoś nie okazuje nam szacunku, to obrywa. Jakiej jeszcze szacowności można pragnąć? Gdzie w tej okolicy można znaleźć pracę? Spróbuj u pana Kafara, ekscytujące praca po wspaniałych stawkach, najlepszych w mieście, a on jest zaraz po drugiej stronie ulicy, bardziej dogodnie już cię nie da. O jaki rodzaj ekscytacji chodzi? Szkoda, ryzyko, może naprawdę sporo skasować, może naprawdę sporo kasować. Jak się układa z dziećmi katedry? Nie mogę powiedzieć, żeby robili na mnie zbyt pozytywne wrażenie. Prowadzą uczciwy, szacowny interes, a oni oskarżają mnie o złodziejstwo. Ci to mają tupet. Myślę, że ślub ubóstwa daje im prawo, by mnie osądzać. Ślub ubóstwa? Założę się, że ich przywódca, ten jakiś Morfeusz, to nie jest spłukany. Mowy nie ma. Założy się, że tam w gruzach
On wręcz używa życia. Aha, no dobra, po prostu taki zbiór informacji. Od niego oczywiście można pożyczki wziąć od tego, można spróbować się włamać tutaj na zaplecze, do sejfu, nie? Do skarbca tutaj i kasę w sumie. To nie jest taki do końca głupi pomysł, zwłaszcza, że nie, on to ma ochroniarzy. Okej, dobra. Cofam to. Niemniej, no... Co mogę powiedzieć? No to jest po prostu lichwiarz, no inaczej się tego określić nie da. Facet się zajmuje lichwą, pożyczkami. Jak już mówiłem, nie jestem do końca pewien, ale podejrzewam, że można spokojnie mu od niego pożyczyć kasę i stąd zwiać. A co prawda będzie wysłała na nas jakichś zbirów, ale podejrzewam, że to nie będzie nic gorszego, co do tej pory spotkaliśmy, więc no. To zastępca Kenny. Jeżeli masz sprawę do policji, hubu, to proszę porozmawiać z szeryfem Greenem. Ja pełnię tutaj tylko obowiązki zastępcy. A, ja pełnię jego obowiązki tylko wtedy, gdy go nie ma. Okej, dobra, spoko. To szeryf Justin Green. Witam pana, nazywam się Justin Green. Jestem szeryfem tego wspaniałego miasta. Czy mogę coś dla ciebie zrobić tego wspaniałego dnia? Wykonuję ciekawą, świetnie roboty. Cóż, dziękuję, staramy się najlepiej jak potrafimy. Naprawdę trudno wymusić przestrzeganie prawa w mieście tej wielkości. Ale robimy wszystko, co tylko możemy działać za pomocą tego, co mamy. Ciężko jest, gdy zbiry mają nad nami przewagę ogniową. Jeszcze raz. Witam pana ponownie. Co mogę dziś dla pana zrobić, dla ciebie zrobić? Chcę zgłosić przestępstwo. No, wyduś to z siebie. Kawar wynajął mnie do zabicia jakiegoś kupca i jego żony. Przychodzisz za późno. Cholera, wiedziałem, że to on... Za to odpowiada. Żałuję tylko, że nie dowiedziałem się o tym tyle wcześniej, żeby go powstrzymać. W każdym razie jesteś ostatnim świadkiem, którego potrzebowałem, żeby zacząć działać. Będziemy musieli go zdjąć. To będzie trudna akcja i przyda mi się każda dostępna pomoc. Mogę ci zapłacić 1300 kapsli, teraz 300, a reszta po skończeniu. Co ty na to? To będzie czysta przyjemność. Wspaniale, oto pierwsza część mojej zapłaty. Szeryf wręcza ci 300 kapsli, koniec. Możemy ruszać, jak tylko się przygotujesz. Okej, cześć. Dobra, teraz trzeba zapisać. Bo walka z kafarem jest trudna. To bardzo, bardzo trudna, z tego co pamiętam. Tak, możemy już zdjąć kafara, tak. Jak dobrze cię widzieć, szeryfie Greenie. Rozumiem, że przyszedłeś się pożegnać. Okej, on tutaj ma wciul strażników, między innymi... Kane, właśnie. Kane jest tutaj jakby... Tutaj jakby jest tutaj... To jest jakby... głównym naszym celem. Aczkolwiek zacznę chyba od kafara, żeby było prościej w oczy. O kurde. 17 punktów? Co on ma na sobie? Lekko ranna? Ojej, 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 niedobrze. A.
Ała. He's dead, Jim. Okej, okay, dobra. Mówiłem sobie, że to trudna walka jest. Dobra. Tak, możemy zdjąć kafara. Dobra. Dobra, spróbujmy w takim razie go zdjąć serią. Może to się uda. 20 punktów. Lekko ranny. No dobra. Dobra, no tak, zastępca Fry. To jest Kane, nie? Kane'a trzeba się pozbyć i to jest... Ciężko rano. Mam nadzieję, że Tycho albo Jan go... Ło. Ło. O, brawo, Jan. No i... Tycho ginie. Super! Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Zapiszmy. Dobra. Czy ja cię trafię? Muszę. W oczy. Musisz ginąć. Ja! Nie trafia, no zaj... Czy to jest kafar, tak? Kane, lekko ranny, cholera. Masz, gościu, zginąć. Niedobrze. Ojej. Właśnie, Kane ma to do siebie, że on potrafi, kurde, ma dużo punktów akcji. O, właśnie, to jest właśnie, nie, to co mówiłem, nie?
marnowanie w tej walce punktów, znaczy no, punktów akcji na leczenie się. A to jest konieczne, no i... No i właśnie, nie zatkuję znowu Kane'a, nie? A Kane, ten, dużo punktów akcji przez to może... No Tycho jest prawie martwy, nie? Jeżeli Kane go jeszcze raz dobije... Dobra, jednego mniej. No i kurde, Tycho zginął. Brawo, kurde! Kurde, no. Jeszcze raz. Tak, bardziej się nie przygotuję. Kane'owi trzeba zasadzić. No kurde mol, no z tej odległości, serio. Chyba, że podejdę do Kane'a i się nastawię na ten, na jego gniew się wystawię, nie? O właśnie, o to chodzi, o to chodzi. Szeryfie! Oj kurde, już poza woda. Ale plan był dobry. Plan był dobry. Plan był dobry. Plan był dobry. Dobra. Teraz mogę bez tego, bez problemu serii spróbować. O właśnie, brawo. 9 punktów wytrzymałości, no, trochę słabo. Ała. No kurde mol, ała. Za dużo obrażeń otrzymuje, cholera. Nawet przy tym bojowym, wojskowym pancerzu, nie? To jest w ogóle jakiś kuriozum. Chodźmy tutaj, w tą stronę. Strzelmy temu Kane'owi w oczy. O właśnie, oberwał. 27 punktów zdrowia stracił. Au. Ich obrywa zajebiście. Okay, teraz moje pytanie brzmi: Kane, ciężko ranny, no to on już w tym momencie, jakby, jeżeli dostanie strzał od szeryfa. Ała!
Ja pierdolę. Znowu. Cudownie. Okej. Coś mi się wydaje, że to będzie chyba cioł. Dobra. Traf, błagam. Traf, dobrze. Na punktów wytrzymałości moje oczy. Dobra, chyba to go oślepiło. Demol! Odpierdol się od tajko, ćwoku! Następny cel ten gościu z tym wielkim gunem, nie? Dobra. Najpierw się uzdrówmy, ale to jest dobry moment. To jest dobry moment w tej rozgrywce. To jest dobry urlot, że mógłbym zapisać, ale... A co mi tam zapiszę? Sobie zapis praktyczny zrobię na dwójce. Że się nie powinno zapisywać tak ciebite w tej grze, ale no... Ta walka jest trudna z kafarem, nie? Oj, proszę, już. Brawo, Tajko. Dobra, skupmy się na tym... Szefie podziemia, chociaż ja bym się zdrowił. A dobra, zaryzykujmy. Kafor ginie. Co? A, goryl kafara ginie. Okej, spoko. Ty leżysz lekko ranny, tak? Dobra. Dobra, to sobie przyładujmy broń, nie? O, dobra, uzdrówmy się, bo to jest niebezpiecznie się robi, powoli. Ale, właśnie, nie? To są walki w Falloutie. Za to tą grę kochamy i za to tę grę nienawidzimy. Jej! Udało się! Dobra, stan mojej drużyny, czekajcie. Chodźcie tu. Ciężko ranna, no to czekaj. Mój drogi Janie. To. Pełni sił. Lekko ranna, no to Tajko. Tajko w tym rozdaniu jakby udało mu się przetrwać znacznie więcej, dłużej, nie? Nie otrzymał tak dużo obrażeń. Dobra, schowajmy broń oczywiście, bo to z szeryfem się nie rozmawiam w ten sposób. Zapis profilaktyczny. Rany, ale to była zajebista walka. Dobrze ci tam poszło. Teraz, gdy nie ma Kafara i Kane'a, reszta podziemia bardzo szybko pójdzie w rozsypkę. Bez kierownictwa organizacja takie jak ta nie są w stanie przetrwać, a nikt w okolicy nie jest na tyle bystry, by objąć rządy. Cóż, oto reszta twojej nagrody.
Ponownie dzięki za pomoc. To miasto ma u ciebie dług wdzięczności, czyli wręcz 1000 kapsli. Jeszcze tylko trzeba pójść na do Sokoła Maltańskiego. O kurde, do Sokoła Maltańskiego, moi drodzy, i co? I ogarnąć sprawy z tam z Kafarem, nie? Z tą jego tymi ciałami całymi, co tam były. No, wchodzimy. Zresztą chyba mnie czeka sesja u Jake'a. Ktoś tak czuje. Dobra, o matko. To był, zdaje się, gdzieś Kane jeszcze leżał, tylko podejrzewam, że Gorl Kafara. To właśnie on. Na Kane upadł ten Gorl Kafara z młotem, nie? I to jest jakby tutaj wszystko się o to rozbija teraz. Może to uda mi się ten. Jakoś ich rozróżnić. Gorl Kafara. Jezus. Dobra. Spieszmy najpierw to, co możemy, nie? W ogóle co mu Kafar, nie? O, Kafar u siebie. Dwa steampaki. Akurat. Dobra, już wiem, do kogo w takim razie pójdę tym razem na zakupy. Do pigularza. No i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Jeżeli ciało przykryje, inne ciało przepadło. Nie da się ich już... między sobą. Może coś, może znajdę jeszcze tutaj jakiś piksel, punkt zaczepiany? Nie, raczej nie sądzę. Kurde, szkoda. Szkoda, bo Kane też ponoć miał fajną broń. Dobra, w ramach zemsty w takim razie splądrujmy to całe miejsce, bo to nie ma co tutaj ten... Nie ma co. Tutaj pusto jak... Kurde, o. Chyba, że coś było na zapleczu. Oczywiście, że nie, bo paca. Tutaj. Uważaj, bo coś znajdziesz, gościu. No przykro się stało, nie powiem, przykro się stało, bo chciałem obrabować Kane'a. No, kwestia ustawienia niestety, nie chyba, że... To jest Kane! Tak, Kane przeżył! Znaczy nie przeżył, ale przetrwał jego zwłoki. Dobra. Uff, już się bałem, kurde, że Kane'a mi ten wcięło. Dobra. Kastet. Dobra. Udało się. Dobrze! Kurwa, mat, żyjemy, Nikuś, jak cytował, jak to powiedział kiedyś Bogdan, tfu, Andrzej Grabowski w Kryjna Nikosiu Lizbie. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że tutaj zakończę odcinek. W następnym odcinku zobaczymy. Nie chodzi w tym samym miejscu. Pójdźmy do. Może do. Na starówkę. Na starówkę powiedziałem.
Nie mam pieniędzy. Chuj, dużo, 20 tysięcy, hoho. No, pane, to se dobre. To jest dobre. Dobra. Chodźmy do pigularza może. Albo inaczej, przed pigularzem się tutaj zatrzymam i zrobię save'a. I zakończę odcinek, moi kochani, bo mi się wydaje, że to jest dobry moment, żeby zakończyć właśnie ten odcinek. Ja tutaj pomiędzy wideo posprzedaję, pohandluję, żeby nie mieć obciążenia 155 i przy okazji, żeby coś jeszcze zarobić. Jakbym miał mało kasy. Nie wiem, może pohandluję u Jake'a, może pohandluję u tego pigularza. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Chcę powiedzieć, że na pewno widzimy się w następnym odcinku. Ja bym już z Vandalf, to było follow do następnego odcinka. Na razie, cześć.